Co by było, gdyby? Patryk Wega kręcił horrory. Gdyby Wega kręcił horrory, to powstałaby druga część X. Tam ktoś pod spodem, widziałem, spuentował lepiej, żeby było 3X, więc tak właśnie. Wtedy moja mama by przestała chodzić na jego filmy do kina. Znaczy, no ja współczuję mamie, że chodzi, ale jakby przestała, to na plus dla niej. I na minus budżet dla Wegi. Box office też. O, masz z X-a. O, tak. Gdyby Wega kręcił horrory, to Jim Wynorski miałby solidną konkurencję i może nawet zawalczyliby w oktagonie o tytuł króla horroru. No, to jest dobry plan. To jest bardzo dobry plan. Jim Wynorski jest za stary. Wynorski. Ile on ma lat? On ma prawie 70 lat i nakręcił 66 pornoli, więc Wega co najwyżej mógłby się od niego uczyć. Znaczy soft pornoli, bo nie porównujmy zwykłego do takiego gówna. To jest mniej więcej poziom Piraniokondy, tylko że tam nie dodaje CGI. No, ale co ja mam taki długi? Co każde słowo byłoby przekleństwo. I do tego pasuje świetnie drugi komentarz, który teraz wyświetlę od Michała, naszego moderatora ze streamów, gdzie okazało się, że w pętli jest idealna scena, która odwzorowuje to, co Wega by robił. I kiedyś chyba ją widziałem, ale akurat oglądałem wszystkie filmy Wegi do momentu pętli, już stwierdziłem, że później po prostu to pierdolę i nie dokładam się do jego zarobków. I teraz zobaczyłem ten fragment specjalnie dla Michałka, bo jest na Netflixie i puszczę wam teraz kawałek. Nie można. Dokładnie tak by to wyglądało, więc myślę, że to jest dobra wizualizacja tego komentarza, a przynajmniej tego podpunktu. Także w sumie już nakręcił, jakby nie patrzeć, to lecimy dalej. Wtedy pewnie zmieniłabym swój ulubiony gatunek filmowy. Nie, wystarczyłoby nie chodzić na filmy Wegi. Jakby można omijać. Czyli to samo, co do tej pory polecam. Malignant pisze, ciekawe, czyje to konto. Gdyby Wega kręcił horrory, to jumpscarami byłyby wyskakujące zza drzwi i zza się pisze razem nieletnie prostytutki krzyczące kurczy a. Czyje to konto? Nie przyznaję się. Okej, okay, nie wiem, kto to napisał. Wtedy co druga postać by kopulowała, z kim popadnie. Liczba rzucanych kurew byłaby przynajmniej liczbą pi, chyba rozwinięciem liczby pi, a antagonista pozwoliłby uciec bohaterce i randomowi, jeśli ta otarga mu ptysia. W ten sposób udowodni się, że ją kocha. No ptysia, nadzienia. Okej. Okay. Słodka śmietanka. Sama liczba pi to by było 3,14, więc no to mało. Jak na Wegę myślę, że 3,14 to on rzuca wintrze. O ile trwa do minuty, szanujmy się. Do 30 sekund. Tyle dochodzisz, co? Ej! Czemu mówisz o sobie? Odpowiadając na pytanie, ale on już kręci horrory. No właśnie ten fragment, który widzieliście, jakby puentuje to. Wtedy to... Kurwa mać. Czemu stoisz na desce? Nadal jest za niska. A teraz jest lepiej? Tak. Wtedy w takim filmie byłoby więcej bluzgów, seksu i narkotyków niż samego straszenia. Jedyne, czym by postraszył film, to zapewne jakością. Straszy już. No, dlatego przestałem po pętli, do pętli i od pętli oglądać, bo inaczej sam skończę kurwa na pętli po prostu. Hello darkness, my old friend. Gdyby Wega kręcił horrory, to politycy i gangsterzy mieliby w piwnicy Sejmu albo lokalnego ratusza satanistyczną lożę, to tutaj zapadałyby prawdziwe decyzje o losach kraju albo gminy. A to nie mają? Znaczy mają, ale bez pentagramów podobno. Tak słyszałem, ale ten tam od sądownictwa jakoś nazywał. Nie wiem, ale teraz wiszą krzyża. No jak nie, wiesz, ten co stonogę gania. No, Ziobro ma loże, tylko tam... A chuj, nie, to nie wolno zdradzać, bo to do gułagu za coś takiego. O, masz Hadusa, sławnego streamera z Twitcha. Kto to jest? Hadus. Największy streamer na Twitchu. Ma ze 3 koła followków. Okej. Okay. Przecież on kręci horrory i dramaty cały czas, tylko troszeczkę w innym znaczeniu, bo po prostu nie da się tego oglądać. Nie no, jak się tak wypije za 4 piwa dlatego i nie 5 głębszych, to da radę. Nie. O Boże, o kurwa. Nakręciłby drugą część Galerianki, w której główną postacią byłaby Shita Bell i odgryzałaby parówy. Jadłem dzisiaj parówę na śniadanie, polecam. Smaczne pazury, kury. Nie chcę to zobaczyć. Co?
do galerianki zobaczyć Streetabel. Nie może być Streetabel w galeriankach, bo... No, może być, wtedy będzie chodziła taka wymalowana lalka. Ale to się nie klei. I chodziła, będzie po galerii i prosiła, żeby zrobić jej... No to było w jedynce właśnie. No tak, ale to będzie znowu to samo, tylko z Streetabel. Już powstał taki horror, nazywał się Zęby po prostu i tam odgryzane były parówy i to samą nakładką, że tak powiem, pochwiczną, więc... Troll 2 i Birdemic byłyby arcydziełami kinematografii. Nie oglądałem Trolla, więc nie mogę potwierdzić, ale Birdemic oczywiście. Gdyby Patryk Wega kręcił horrory, zrobiłby im taki marketing, że może w końcu spopularyzowałby gatunek w Polsce. Co prawda, to prawda. Akurat jak filmy ma chujowe, to wydaje mi się, że marketingowo robi tak dobrą robotę, że nawet jakby nakręcił 10 główien, to ludzie by zaczęli chodzić na polskie horrory albo przestali chodzić na polskie. Kurwa, paradoks zachodzi i błędne koło. Ale mógłby spopularyzować, tak jak trochę w lesie dziś się klikało na Netflixie, to... Nie wiem, no kurwa nie wiem. Ale nie to wiem. Zależy jacy ludzie, bo ta jego grupa docelowa będzie chodziła, a cała reszta będzie uciekać, żeby tego nie widzieć i zasłonić sobie oczy. No, ale nie było horrorów w Polsce do tej pory, więc mogłyby w końcu być, tylko no byłyby tak jak widzieliście tam wcześniej, więc ja nie wiem co by się zadziało, to trzeba poczekać aż zrobi, nie? Jumpscary byłyby po prostu głośnymi krzyknięciami polskiego wyrazu na K. No? Krzyknij. Kurwa! Też kobieta, tylko krocze ma robocze. Huu, wegi żarty! Kurwa, jaki fajny gołąb. Gdyby Wega kręcił horrory, to byłyby podobne do drogi Bez powrotu 6 albo i gorsze. Nie wiem, czy da się zrobić gorszy film, a czy da się, ale to naprawdę już by trzeba było się postarać, bo Wegi montaż jest co prawda chaotyczny, ale nie ma takich krapów jak miała szóstka, a że soft porno, no to bardzo podobnie faktycznie. O, masz długi, tak. O, tak, cudownie. Jason z piątku 13... Okay. Czytaj, ja sobie piję herbatkę. Jason z piątku 13 chodziłby i mówił: zaraz cię zapierdolę i tak cię dogoniesz, mato. Ale to w sumie tak jest z tym, z Ricka i Mortiego. Tam był taki odcinek, ale to że nie chodził. Horror. No, nie, ale chodził tam ten z, Boże, Freddy i krzyczał: szmato. No bo Vega to reżyserował akurat, no. Ten odcinek. Natomiast w lśnieniu ta ba... Dokładnie. Natomiast w lśnie... nie wytnę. Wytniesz. Natomiast w lśnieniu to babka by wyjęła głowę przez dziurę i zaczęłaby robić blowjoba. O tak. To... Chyba w lśnieniu. No jest... To jest błonyt. Błonyt gramadyczny. No, tu jest. Turysta. Burysta, turysta. Myślę, że wyszedłby super horror. W końcu już jest koszmarnie, a jakby jeszcze do tego to było celowe. Znaczy no, nie żeby on się jakoś starał, jak kręci filmy, więc poniekąd są celowe. Jest po prostu... niedocenionym reżyserem. Wiecie, lśnienie Kubricka też było na początku trochę mieszane z błotem, więc trzeba poczekać jeszcze jakieś 600 lat świetlnych i będą to klasyki po prostu. Za 20 lat będą to omawiać w szkołach, mówię wam. Tak mówił reżyser życia, słyszałem. Totalnie. Fajnie, że nie mamy pytania. Ale to nie była Samarka, to była ta z tej... To była gracz Samarka, no. Była wywłoka. Gracz Samarka, wywłoka z klątwy ringu, tak. Nie mamy pytania na następne. No ale to jest najbardziej kreatywne, co mogłam teraz wymyślić i tylko i wyłącznie patrząc na to pudełko popa, więc... Pipa. O tak. Poproszę. Gdzie? Ej, kamera jest już włączona, nie? Możemy się rozmnażać. Bez rozmnażania. Ale to już... Młody Jigsaw spadł z rowerka. Ale to jest zajebiste. A w komentarzach piszcie, co by było gdyby Jigsaw zjebał się z rowerka. Przywitaj się. Mruczek! Hej! Machaj! Ajajaj! Pomachaj! O, puci, puci, taka widzowie, hej! Ma nas dosyć! O, do mamusi przyszedł, do mamusi, tak? Ja po prostu nie chcę bluzy upierdolić włosami. Ale on nie trzyma pazurami, nie ciągnij! That what she said. Ajajaj!